Witam Was w następnym odcinku Let's Play The Sims 2 pełna kolekcja. Domek już jest gotowy na święta, no można tak powiedzieć. Tak, przed domem stoi przepiękna choinka. Bałwanek, pingus, który się nie rusza jeszcze, nie? Gramy na pauzie. Renifery, które pilnują budy, no i ten przespaniały kominek. Tak, świetnie to wygląda, no. Na pewno. Dobra, i swojego czasu kiedyś tutaj dodawałam ten piorunochron. No. To wam chyba nie mówiłam tego, więc wam teraz mówię. Okej, w środku domu. Dobra, włączmy już. Tak, wiem, że jest pierwsza w nocy, ale niedługo zwierzak na postrach nam tutaj przybędzie. No i świetliki nawet tu latają. W domku, jak widzicie, też nadeszły pewne zmiany. Tak dziwnie się czuję, nie? Jest wrzesień, a tu święta. No ale cóż, to tak w Simsach. Skoro jest zima, no to... To co, w lecie mamy organizować święta? Oczywiście w Simsach, no. Jakby to inaczej. W sumie wczoraj dodawałam tu jakieś nowości. Tylko nie pamiętam co już za bardzo. O! I co, Laura? Laura już rodzi. Okej. Okay. Spoko. Myślałam, że dopiero w następnym odcinku ona już nagle się zarywała A, rodzę, nie? Tak, myślałam, że będą bliźniaki, ale dobrze, że nie. Dobra, i kogo urodziłaś? Dziewczynka. Okej, zawsze sprawdzałam tutaj. Tak, będziesz się uczyć tego na pewno. Powinnaś już wcześniej, ale okej. A co? Wracasz do łóżka? Aha, okej. Dziecko ci się urodziło, a ty wracasz do łóżka. Damy ci na imię Ewa. Tak. Dobrze. Obejmij ją. A ty śpi. Tak, śpi sobie. Baw się. Możesz ją nakarmić jeszcze. Fajnie. Fajny początek odcinka, no nie? Tak, nakarm ją. Czekajcie. Nie myślałam, że jest jakiś większy odstęp. Okej. Jak tam kotek? Aha, ty się masz nauczyć komendy. Podaj łapę. Dobrze. No, psiaku. Wyskakuj z samochodu. Co mi się tak ścięło nagle? Obroże z niebieskim kamuflażem, aha. Zwierzęcy strażnik. Okej, dobrze. Cieszę się, piesku, że na nas zarabiasz. Daj głos. Też się musisz nauczyć. Od 17 do północy. Jest środa i wszyscy idziecie do pracy pewnie. Ty nie idziesz, ale ty pójdziesz. Dobra. Już nakarmiłaś Ewkę, to ją włóż do końca. Za bardzo nie ma co robić tutaj z dzieckiem. Idź spać jeszcze. No, nie możesz. To nie wiem. Możesz przyszykować coś. Omlety. Albo nie. A weź sobie resztki. Tak, naleśniki, które kazałam Joachimowi schować w nocy. I jeszcze wysłałam go do garderoby. Tak. Tutaj dzwonki sobie wiszą. Tak, i radio dostawiłam. A właśnie, muszę coś sprawdzić. Opcję dźwięku. Gdzie ja to wsadziłam? W klasycznych. No, jest okej. Tak, już zauważyliście, że dodałam jakieś te piosenki świąteczne i tak dalej. Ty nie lubisz hełmu, kotku. No cóż, zdarza się. Renifery. Można głaskać, właśnie widziałam wcześniej. Na razie nie. Trochę się obawiam tych reniferów. Dobra, zjedz tutaj posprzątaj, bo... Nie chcę, żeby to był taki syf. Jeszcze nie możesz iść spać, no proszę cię.
Idź, bo jest czwarta. Skorzystaj sobie. A, tutaj jest miska jeszcze. Napełnienia. Dobra, już. Miałeś skorzystać, wyczyścić później. No. Dobra, nie jest jeszcze brudna ta miska. Powiedzmy. No nie możesz iść spać, naprawdę. Dobra, weź sobie prysznic. No nie chcę, żebyś spała w dzień, no. Będziesz miała dużo czasu teraz na wszystko. Co tam od niego chcesz? No, powinnaś brać przykład ze zwierząt, no. Dobra, idź już spać. Ty zaraz wstaniesz. Dobra. Co ty tam wyprawiasz? Miałaś nie grać na kompie. I możesz sobie zejść te naleśniki. Jeszcze coś chciałam zrobić, ale to dopiero o 10. Tak mniej więcej. Sobie śpisz. Sobie śpisz. Oho, dziecko trzeba przebrać. Zmienij pieluszkę. Dobra, weź ten prysznic do końca. I tak dziwnie to wygląda. Reniferów nie da się wyłączyć. Jak tam zmieniasz? Efcia. Możesz ją objąć. Nie. Chciałam zaznaczyć, żeby się pobawił, ale lepiej nie, bo dopiero się kąpał. A nie chcę ryzykować. Jak tam, koteczku? Jesteś w dobrym nastroju, można cię nauczyć czegoś mądrego, ale musisz zjeść najpierw. Nie zdechł. Podaj łapkę. Ty też jesteś w dobrym nastroju. Akurat teraz, no. Jak ja chciałam się czymś innym zająć. Laura nie idzie do pracy. Nie wiem, czy to musisz zadzwonić? Czy nie? Praca, twoja praca, nie zwierzaka. Chyba, że się przesiądziesz. No, kiciek. Dobra. Zostaw komputer. Weź chorobowe. Tak, bardzo źle się czujesz po urodzeniu dziecka. Aż kaszlesz. Patrz, przez telefon. Och, naprawdę nie wyglądasz dobrze. Może weźmiesz dzień wolny. Tak. Do telefonu mówisz? Telefonie, nie wyglądasz zbyt dobrze. Dobra. Weź się ubierz. Nie idź na podwórko. Po co? Chyba, że chcesz wyrzucić gazetę, no to okej. Dobra, to ty się zajmiesz czarkiem. Daj głos. Chociaż co innego powinniście robić. Dobra. To później się tym zajmę jeszcze. Dużo ci brakuje? No, kurde. Co tam robisz? Weź butelkę. Może sama się napij z tej butelki. Nie przekarmiaj tego dziecka. Dopiero piło. Znaczy się w nocy, no ale... Dobra, dajże przysmak kotku. Trzeba go nagrodzić. I sobie...
A dobra, idź na parcelę. Ciekawe, jak długo ci to zajmie. Zaraz wam powiem, gdzie. Jak widzicie, wracamy do tego samego miejsca, w którym już byliśmy. Tak, musimy dokarmić naszego pupila nowego, o ile tam jeszcze będzie. Co ty, Czarek, wydziwiasz? Co ty chcesz od tej gazety? Zostaw to. Dobra, jesteśmy na parceli, a zabawek jak nie było, tak dalej nie ma. Ciekawe, czy nasz pan Klocek ulotnił się. A to ham. No nic, bo ja tam zauważyłam ostatnio, że mógł wykonywać później sztuczkę. Dobra, weź wyprodukuj szybko jednego tego klocka, bo ja jestem ciekawa. Jakżeż on wykona sztuczkę? Pan Klocek, dobrze. Natasza Unia. To jest ta cygańska swatka? Nie. Albo i tak? Nie wiem. Nie, bo to tamte to były starsze osoby. Ale ona tak wygląda. Dobra, zrób szybko. O, śnieg pada, to dobrze. Ucz sztuczki. Tylko to ci pewnie długo zajmie, co? Jeszcze bym chciała coś zrobić innego. Długo jeszcze? Już? Super. Wykonaj sztuczkę teraz. Ale sam miał wykonać sztuczkę. Tak, no, widzimy. Pięknie. No i tyle. No dobra. Szkoda, że się go nie da zabrać. Tak, pogłaszcz. Okej, tutaj widzę biesiada. A to co? Wyjmij zabawkę? Można ukraść zabawkę? Nie, no dobra, to nie będzie takie podło. Czekaj na jedzenie. Nie, dobra, nie, idziemy do domu. Idź do domciu. Nie siadaj na tym krześle, na tronie. No, a tutaj mamy godzinę 11, więc jest wszystko ok. Tak. Co chcesz, Czaruś? Coś ci się nie podoba? Okej. Zwierzaki. Dobra, zostawmy zwierzaki, bo one się będą tylko męczyć. Teraz sobie pójdziemy na parcelę. Jakąś inną weźmiemy Laurę. Aha, trzeba opiekunkę. Tak. No, fajnie, że jest ta opcja. Sara, nie zapominaj. No, hello. Aha. Musimy poczekać na opiekunkę. Pewnie się nie będzie spieszyć. No, podejdź tu, maybe. Taki masz strój? Aha, już za późno. Dolina niezbędna. Jest tu jakiś park sportowy, niekoniecznie. A taki zwykły park. Czekajcie, ja zaraz coś znajdę. Wybierzemy się do zielonych ogrodów Gerwazego. Tak, nie wiem, czy tam byliśmy. Możliwe, że tak, ale nie wiem. On, możesz zaprojektować, więc okej. Wiesz, ubierz coś innego niż płaszcz, no. Please. Ale to jest różowa. Najbardziej pasuje, ale różowe. Dobra, niech to będzie. Trudno. Okej, jesteśmy. Dobra, można wędkować. Uratowaliście mi życie. A przynajmniej święta sobie. Ładne widoczki. Co tam? Dudnienie w piersi. Dobra, chodź tutaj wędkować.
I ty też. Może złapiemy jakiegoś karpia, nie? O nie, tylko nie ty. Tak, oddalcie się od niego. My tylko tutaj sobie rybki łowimy. No. Dobra, szybciej, przyspieszmy to. Będziemy stale odczekać. O, o, o! But! Widziałam buta! Buta sobie upieczemy. Tak, wszyscy Simowie nagle zachciało im się wędkować. Bryluj, towarzysko? Nie wiem, o co mu chodzi. Teraz jesteśmy zajęci kijkami. Złapałaś rybę? O, sandacz. Okej, okay, a ty? Masz jakąś rybkę? Masz buta. Tak, dobra, to nam wystarczy. A właśnie, bo schowałam krzesła dwa i szachy, bo by się choinka nie zmieściła. A jeszcze taka ciekawostka. Telewizor sprzedałam za 1400 simoleonów, a tak w ogóle kosztuje ponad 7000 jakoś, nie pamiętam dokładnie, ale ponad 7000. Dobra, koniec. Koniec wędkowania. Mamy karpia, czyli buta. Można wejść do domu. Co wy chcecie tam? Tak, idziemy do domciu. Mamy pseudokarpia, idziemy do domu. No, opiekunka to na pewno dużo zarobi dzisiaj. No, już możesz iść do domu. Zapraszamy cię do domu. Tak, machajcie do siebie. Kurde, teraz oni będą w złych nastrojach. To nie będzie fajne. A jest dopiero 12. Dobra. Dobra, napełnij tę miskę, a nie. Będziesz czyścić 100 lat. Podaj tacę, nie, przygotuj. Czekajcie. Aha, sandacz w papajach. Uzupełnij. To tymi rybkami, no nie? No. Dobra, jedno możemy włożyć do lodówki. Dobra, możesz już podać w sumie. Wszystko jest czyste? No, dopiero Laura sprzątała, więc... Panią już wypraszamy. Ten komunikat już chyba piąty raz widzę. Więc podaj te tacki serów i niech mnie nie denerwują. Ale to dlatego, że traci entuzjazm wobec kulinarii i tak dalej, wiem. Fajnie ten kominek wygląda. Później sobie zapalimy. Tak, mamy spryskiwacz, więc... Więc najwyżej wszystko będzie osmolone. No zostaw mi psa, no! Dobra, weź go pochwal. Co? Nie! Nie idziesz do pracy. Praca. Głodny jesteś. Wytrzymasz do wieczora? Pewnie nie. Co, ty jesz już tą rybę? Weź chorobowe, tak. No, świetnie. Świetnie! Aha, zapomniałam, że... O! Tak, wezmę dzień wolny. Zapomniałam, że nie można Simom jeszcze. Nie można im, no, nastawiać kolejki, kiedy oni coś wkładają do tej... Jezu, do piekarnika. Się nie mogę wysłać. Co ja mówiłam na ten temat? No, naprawdę musicie się nauczyć,
że nie wolno dziecka przekarmiać. Zostaw to już. Podaj jeszcze raz. Tak, włącz muzykę. Tylko zmień na ten. Tak, na muzykę klasyczną. O to mi chodziło. Ty to dziecko zostaw, bo normalnie ja tu zablokuję wejście. Może dla wszystkich? Jest. Zakazany dla wszystkich simów, ale nie, bo później będę musiała odblokowywać. Dobra, jest tą tacę serów. To schowaj. Tę butelkę też możesz schować. Ktoś kiedyś mówił, że... A faktycznie to jest zielone mleko. Ja zawsze myślałam, że... ten... Że ta butelka jest zielona, a nie mleko. Nie wiem. No weź, zmień. Tak, zmień stację. Musi być świątecznie, no. Jestem sadystką. Normalnie. No. Teraz lepiej. Nie, podawaj, nie podawaj. Chowamy. Tak, odłóż na podłogę, zachowaj, zachowaj. Ty żeś wszystko wysprzątał? Nie, nie. Musi być tu czysto. Śmieci wynieś. Posprzątaj. Świece możesz oglądać. W sumie miałam ten radio przerzucić do salonu, ale... Czarek biedny, do pracy musisz iść. No tak, ty też pójdziesz, niestety. No, następnym razem cię nauczymy. Laura coś nie chciała. Tak, śmiej się, świecy, bardzo zabawne. Skorzystaj. Prysznic weź. Jest godzina dopiero 16 będzie. Spać. Idźcie zdrzemnąć. Ty możesz się pouczyć jeszcze, jak jest wszystko wysprzątane tu. Chyba, że znowu się pobrudzio. No, oczywiście. Tu jest wszystko ok. Tu jest czysto. Dobrze, że nie musicie odkurzać. Odkurzyć siebie najlepiej. Hej, nieznajomi. Wow, wow, wow. Dobra, wiem, wiem. Muszę was naprawić, wiem. I do kompa. Oczywiście. Ale chropiesz. Czekaj. Dobra, i tak nie będziemy... podawać żadnych takich dań, bo to nie ma sensu raczej. 17. Dobra, możesz pograć w FIFA. Może być i FIFA nawet. A ty jesteś zmęczona, biedna kicia. Co ty z tym masz? Nie wiem. Dobra, idź spać, bo widzę, że masz jakieś problemy. Wiem, że jesteś głodny, no. Dobra. Nie wiem, czy głaskać tego renifera, czy nie. Aha, bo ci komp przeszkadza, sorry. Dobra, już nie graj. Nie gramy, idź potańczyć. Solo. Co, znowu? No, wiedziałam. Karmią to dziecko, a później... No. się źle czuję. Dobra, w sumie już stań. Możesz się objąć jeszcze. Bo jest za dużo tych... Za dużo razy ją karmicie. I teraz przygotuj... Nie, podaj deser. Ciastka świętego Mikołaja. Zostaw dziecko.
pościel łóżko. A ubierz się w ubranie wizytowe. O. Ty, Laura, jakie masz w ogóle? Czekajcie, niech się najpierw przebierze, albo... Dobra, nie będę na razie nastawiać. Nie możesz? Czekaj, weź się przybierz w ubranie codzienne najpierw. Zostaw to dziecko, no! Biedny Czarek. No, tak, postawił. Brawo. Brawo, niech leży na ziemi. Robaki ją zjedzą. Serio? Dobra, to zrobimy tak. Ubranie codzienne. Dobra, masz garnitur. Dziecko, dusz tu. Aha, to takie fajne ciasteczka. Ktoś wykrada smakołyki z magazynu chrupek i przysmaków przy sklepie z jedzeniem dla psów. Nie wiem, czy się doczeka. Zaczekaj. Aha. No nie. Nie, bo myślałam, że jak pójdzie, to on tam, wiecie, jakieś smakołyki wytropi. A, dobra, nieważne zresztą. Trudno. Następnym razem dostaniesz awans. No. Przynajmniej sobie ulżysz teraz. Laura, ty już zjadłaś te ciastka. Czy ja serio jestem ślepa? Nie. Głodny jesteś, dobra. To idź jeść tego Mikołaja. Włączymy tutaj choinkę. Zapalimy w kominku. Nie, masz iść jeść. Dlaczego nie chcesz jeść? A wiem dlaczego. Takie, takie i takie. Które masz aktualnie na sobie chyba to, nie? Znaczy się zaznaczone. Dobra, okej. Okay. Dobra, on niech ja, ty włączysz. Kurde. Włącz. Rozpal ogień. Myślałam, że musi podejść do tej choinki. Okej. Okay. W ogóle ciekawe, czy... pasowałoby zmyć tą podłogę. Jednak... No i co? Spać. Jasne. Wszystko musicie psuć. Nic się nie dzieje? Nic się nie dzieje. Dobra. Weź resztki. Choineczki i bałwanki. Tu jest taca. Wykąp się, tak, wykąp się w tym talerzu pełnym ryby. No nie wiem, o co chodzi. Chyba wiem. Dobra. Chyba wiem. Położymy się zaraz spać i...
W sumie to by było na tyle. Tak, będziecie jeść do północy pewnie. I gadać. Wam zawsze na tym długo schodzi. No patrzcie, jak długo oni tu jedzą. Dobra, zachowaj te resztki. Skorzystaj, idź spać, a ty? Nie wiem, czy karmić Ewę, czy nie? W sumie ją już dzisiaj 3 razy karmili? Czy 4? Jakoś tak. Dobra, posprzątaj. Prezenty można tylko oglądać. No nie, musiałaś przytyć. Serio. Będziesz się odchudzać jutro. Masz akurat wolne, więc... Wykorzystasz dobrze ten czas. Poświęcisz treningom. Czyli bieganiu dookoła domu. Okej, to idziemy spać. Możesz wyłączyć. Bo sąsiedzi będą się skarżyć, że za głośna muzyka gra. Jakby tu miała się odbywać jakaś impreza. Chyba, że faktycznie musiałam zrobić jakąś imprezę, czy co? Nie wiem. Dobra, już idź spać. W sumie to chyba wiecie, na kogo czekam, a tu jednak coś nie wypaliło. Nie wiem dlaczego. No cóż, trudno. Nie, to nie. Mikołaj nas nie lubi. Być może coś źle zrobiłam, nie wiem. Dobra, no to widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.